na poważnie. To jest bardzo poważny temat i chciałbym, żeby go potraktować poważnie. To znaczy nie ja, bo ja tam wiadomo, że go nie mogę traktować poważnie, bo gdybym był poważny, to ten temat byłby zbyt poważny, żeby go poruszyć. Kochani, chcę wam powiedzieć, że człowiek, jak się przyzwyczai do jedzenia, przyzwyczai do dobrego jedzenia, a wiecie, że dobre jedzenie to jest smaczne jedzenie, a smaczne jedzenie to jest kaloryczne jedzenie, a smaczne i dobre jedzenie powoduje, że ludzie tyją. Jak ktoś przytyje od dobrego i smacznego jedzenia, czasami wpada na pomysł, żeby schudnąć. Żeby schudnąć, czyli żeby złapać się diety i za wszelki, niezależnie od tego, co się dzieje, tej diety się trzymać, żeby schudnąć. Uważam, kochani, uważam, że to jest ogromny błąd, ponieważ jedzenie daje człowiekowi dużo radości i dużo szczęścia, a życie bez szczęścia i bez radości jest do niczego. I dlatego jest lepiej jeść i być szczęśliwym i zadowolonym. To tak jak nasz poeta Wiersz powiedział, lepiej mało, a dobrze, niż dużo, a źle. Lepiej kochać się w moczy, niż stare mieć dwie. Dlatego was informuję, że w związku z tym, że ważna jest jakość życia, a nie tylko długość życia. I dlatego, kochani, informuję was, nie przestawajcie jeść tylko dlatego, żeby schudnąć. To nie jest dla każdego. Dieta, kochani, jest tylko i wyłącznie dla ludzi szczęśliwych, czyli takich, którzy chcą długo żyć w dobrym humorze, w szczęściu, w radości. Dieta nie jest dla wszystkich. Dla innych, dla tych, którzy są nieszczęśliwi, to jest przede wszystkim jedzonko, mniam, mniam, żeby było przyjemnie. Jak nie ma szczęścia, to nie chociaż będzie przyjemnie.